Czekajcie, zanim się wypnę, najpierw się zapnę. Poczekajcie. W pierwszym rzędzie witamy wszystkich siedzących. Witamy gorąco i serdecznie naszych sympatycznych znajomych z tyłu sklepu warzywniczego numer 80 w Opolu. Gorąco i serdecznie witamy tyło włazów, czyli tyło jentów u nas. Tak. Proszę Państwa, gorąco i serdecznie witamy sympatyków witamin. Bo o sympatyków białka już coraz trudniej. Przepraszam, prawda, jest późno, nie myśli. Co ty? Sympatyków białka przybywa, tylko z białkiem mamy przejściowe, chwilowe. Proszę Państwa, to, że jesteście tyłojętami i tyłowłazami, świadczy o waszej inteligencji. Świadczy o waszej bystrości umysłu. Świadczy po prostu o tym, że stać was było na to, aby dać nam w łapę stówę i spokojnie czekać na towar. Państwa, a nie mieszać się tam z tym motłochem. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, że jak towar przywiozą, to i tak dla wszystkich nie starczy. I dlatego będziemy obsługiwać poza kolejnością. I tak, w pierwszej kolejności poza kolejnością. Kto tam jest w sklepie zawsze? Kto tam jest? Inwalidzi. No, artyści najpierw dostaną, prawda? Tak. Dalej, kto tam jeszcze? Ciężarni. No, pracownicy radiokomitetu, prawda? No. I kto tam jeszcze jest? Oraz odbywający zasadniczą służbę. No, pracownicy Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prawda? No, dobrze, proszę Państwa, na szereg pytań, które napłynęły do naszego sklepu, nie możemy Wam odpowiedzieć. Nie możemy Wam odpowiedzieć na pytanie, ile nam przywiozą tego towaru. Nie możemy Wam powiedzieć, co nam przywiozą. Nie możemy Wam powiedzieć, kiedy nam przywiozą. I nie możemy powiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek przyjadą. Słuchajcie, ale możemy Wam odpowiedzieć na pytanie, co mamy. Zapytajcie się głośno, tak jesteście, co mamy. 3, 4. Rok 1980. Chcecie sobie coś krzyknąć? Niech żyją warzywa i owoce! Niech żyją! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Która jest godzina? Która jest godzina? Pół do 12, a myśmy o 10 mieli otworzyć. O, taka firma. Jaka? Społem. Społem i za późno wstołem. Nie. Społem, bo się przepracowałem, chciałem powiedzieć. Chyba przepiąłem. Też prawda. Państwa, niestety, no, piję, trzeba przyznać, piję, ale piję przez prasę. A ja przez słomkę. No mi nie rozumiesz. Ja mówię, że piję, bo jakiś dziennikarz napisał o mnie, że jestem spiritus movens. Spiritus to wiem, a movens... To ci wczoraj odebrało. Nie. Idź, zobacz, to tak kulturalnie puka do sklepu, idź. Teraz cicho. Cicho teraz. Przyszedł ten, co się w zeszłym tygodniu zapisał na naci pietruszki. Krew oddał. To jest, tak, tak. To
Co jogodą. Którego dzisiaj mamy? 23. No to pojechany 24, powiedz. I jeszcze mój powiedz, żeby tutaj nie przeklinał, bo tu jest sklep. I żeby nie mówił nać, idź mu powiedz. A co ma mówić? Odrosty ma mówić. Halo? No. Panie, czy zamiast odrostów od pietruszki mógłby pan wziąć odrosty od marchewki? A to co, to ja jestem królik? A propos, jak się pan nazywa? Zając. To kicaj pan z tego sklepu. Halo? No. Panie Zając! A śrutu pan nie chce! Dobry. Faktura, gdzie jest faktura? No. Kto to jest? Zoopatrzenie, brać. A co przywieźli? Pyry. A ile tego jest? Tona. To jest tona? Tona rachunku. Znaczy tona rachunku. A tona na zaplecze. To razem 2 tony. Tak. Są ogóreczki? Nie ma. A są marcheweczki? Nie ma. A jest brukselka? Nie ma. A co jest? Ja jestem. Coś się z narodem dzieje. Niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru. Ludowego. Ja was widziałem o świcie w tramwaju, bo powracałem luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole Zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość, więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta, widać, że rozkwita, rosną domy z prawej, z lewej tego. Przez chwilę myślałem, może coś się stało, ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach, no bo jakaż z tego byłaby tajemnica. I tak podniecony już nie wytrzymałem, razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem: ludzie, kochani, coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami świta, widać, że rozkwita, rosną domy z prawej, z lewej weją też. Przecie to jest nasza duma pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie, że...
No, proszę Państwa, zapomnieliśmy powiedzieć, że cały czas przygrywa zespół Konsumy 80, prawda? A ten w białym garniturze to oczywiście dyrygent Zbigniew Górny, po czesku Nahorny. Bolek! Weź te skrzynki, ustaw tam, tak? Tutaj ustaw. Trzeba ci mówić, sam nie wiesz? Zapomnieliśmy o bardzo ważnej sprawie, mianowicie, żeby złożyć przysięgę warzywom, proszę Państwa. Warzywom, no. Żeby wiedziały, że na nie liczymy, prawda, lubimy je i tak dalej, dobrze? Ponieważ już tutaj Andrzej Jaroszewicz, prawda, uczył, no to mam nadzieję, że teraz już odruchem pojedziecie, tak? Proszę powtarzać za mną. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi, choćby nas krowi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Tak. Tak. Silni jak czterej pazerni. Tak. Ale to nie koniec. Nam polędwica oraz chab, nie smakuje tak jak szczaw. Dobra. Proszę Państwa... Słuchaj, ty nie marudź, tylko chodź tu ze mną obieraj. Za chwilę przyjdą ci, co mają talony na pomidory. No to, aha. Bolek, przynieś oleją. Będziemy robić pomidory teraz. A, proszę Państwa, ładnie obierze, pociągnie się ładnie olejną i pójdą 100 zł za kilo, nie? 150, bo to będzie sprzedaż ekspresowa. A jak pójdziemy na giełdę, to 200. Hmm. A miały być po 67. To jest Bolek. Ma życiorys tak prosty jak robotę, którą tu wykonuje, prawda? Urodził się i koniec. Bo nie miał innego wyjścia. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, wy się śmiejecie, ale Bolek to jest egzemplarz, słuchajcie. Bolek na przykład ma takie widzimisię i nie mówi R. No, ma... Bolek, chodź tutaj. Powiedz towar. Dawaj. Powiedz rabarbar. Ja baj baj. No. A worek? Wojek. Daję. A no. Powiedz rebus. No, 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 weź ten worek i stan do tego. O bulwa, jaki ziemniak. Tego zostaw. Zaniesiemy do telewizji, to może chociaż raz powiedzą o tych anomaliach w rolnictwie. Mały ty, ty nie pozwolisz. Skrob równo, nie rób kantów do diabła, no. Wiesz co, to wszystko ci powiem, jest jeden wielki kant. Nie mów teraz o filozofach, tylko równo. A słuchaj, powiedz mi, co się z nami stanie, jak się ludzie zorientują, że to nie są pomidory, tylko zwykły ziemniak malowany? Jak to się stanie? Nic. Zobacz, co to za dzięcioł tak puka, idź. Czekaj, weź nóż. Co? To nie dzięcioł, to jest sikorka. Jaka? To jest ta, co śpiewa, co ma takie włosy, ma takie... Co to? Wilas? Nie, ona się... Co, ręce ma? Ma. Nogi ma? Ma. No to już mam ją na końcu oka, bożej. Ona się nazywa, czekaj, no jak jest pociąg inaczej? Sznylcuk. Nie. Nie po śląsku, tylko po poznańsku. Bana. No, bana. No, bana, no.
A co ona chce? No ona powiedziała, że chce rzepę. Po co? Bo mówiła, że jej się goście zwalili. W Francji? Nie, na podłogę. Kiedy go spotkała pierwszy raz, to powiedzmy sobie szczerze, że wyglądał jak przywiędły kwiat lub jak aktor po premierze. Gdy minęło wspólnych parę lat, on okazem stał się zdrowia. Mógł się głos sanitariuszy śmiać i z karetek pogotowia. Dobiłam jego jak toj się zepsuł. Czyli Bolek, przestań szerzyć defektyzm. Nie traktor się zepsuł, tylko koło się zepsuło. Jak koło jest zepsute, to cały tiak to jest... Bolek, nie jesteś na budowie. Chwileczkę. Ile traktor ma kół? Cztery. Ile się zepsuło? Jedno. To ile jest dobrych? Trzy. No, to nie można tak powiedzieć, że trzy są dobre?
Przecież to to samo. Ale jak brzmi? Trzy dobre! Gdzieś tę beczkę wytocz. Sam? A co? Może ze mną? A z kim wolę? Tak, Woluś. Chodziło się na wagary, trzeba dźwigać ciężary. Nie chciało się nosić teczki, trzeba ciągnąć dziś woreczki. Nie chciało się uczyć pilnie przez całe ranki ze swej zreformowanej pierwszej czytanki. A mama mówi, napij się mleka, Boluś, co? No. Na drzewo ucieka. Tak, Boluś. Jakbyś się uczył, byłbyś kimś. A tak to jesteś brakującym ogniwem w teorii Darwina. Nie mów tak do niego, bo on nie rozumie, o co chodzi. Boluś. Ucz się, bracie, ucz. Masz duży łeb, dużo ci wiedzy wejdzie, łeb. Po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach? W mojej głowie świta dziś złota, chociaż płytka myśl. Ja sobie wybuduję szklarnię. Postawię, cóż w tym złego? Szklanych domów sześć według licencji Szeromskiego, a bezdomnym sześć. Potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pierzynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach? Wszystko po mnie będzie miał i wcielone będzie grał. I wybuduję sobie szklarnię. Romskiemu za przedwiośnia tą, za to, że pierwszy 100 lat temu wyśnił szklany kapusta? Jest. Co? Jest. Niech sobie pan ze mnie nie żartuje. Jak mówię, że jest, to jest. No to poproszę. Jest z małżonką.
Proszę Państwa, tak sobie myślę, że Wy macie szczęście, że jesteście naszymi znajomymi i żeśmy Was tutaj wpuścili na zaplecze, sejcie. Strach pomyśleć, co się stanie, jak w pewnym momencie nas wywalą. O, co jogodą, jak na własną prośbę odejdziemy, prawda? Słuchajcie, co Wy wtedy zrobicie, powiedzcie? Czy Wy chociaż znacie podstawowe terminy, które w handlu są obowiązujące? Wiecie, co to znaczy sklep? Powiedz. No, sklep to jest skrót. Stój, kliencie, lub ewentualnie poproś. Tak jest. Proszę Państwa, no musicie o tym wiedzieć. Tak samo musicie wiedzieć, że z jednej strony lady gość, co stoi, to jest ekspedient się nazywa. Nie mylić z ekspertem. Broń Boże. A ten z drugiej strony lady to ladaco, prawda? No i ladaco wie, że lada moment przywiozą towar i lada moment się skończy, no. Proszę Państwa, a czy wiecie, jak się chociaż normalnie kupuje jeszcze? Pamiętacie te, czy nie? Nie pamiętacie? Ale to trzeba was nauczyć, ludzi od podstaw, no. Musicie się nauczyć normalnie kupować, bo to ludzie nie wiadomo, no. Za rok, dwa może będziemy znowu normalnie kupować. Zrobimy teraz dla was lekcję poglądową. Uwaga, wszyscy się uczą. Proszę Państwa, tu jest sklep warzywniczy, tak jak widzicie. Prawda? Tutaj jest tego, ja jestem kierownikiem. I za drzwi tam. No, a czemu ty? Co? Czemu ty? Etat mam, nie widzisz? Że... Chyba masz półtorej etatu. Idź. Ale czemu nie odwrotnie na przykład? No jak odwrotnie, dobrze? Tyłem do klienta, frontem do klienta. A to jak tak obaj jesteśmy, to jest front jedności, tak? Można powiedzieć. Iście. Proszę Państwa, wszyscy się dobra uczą. No. A kim ja jestem? No ja jestem kierownikiem. No, a ja? No a ty tym. No, co się szwenda po sklepach. Klientem, no idź. Tam. Idź za drzwi, no. Gramy sztukę od początku. Musi być tak, idź. Już jestem za drzwiami? Nie, no jeszcze kawałek, no duży sklep jest przecież, współczesny, no. Teraz już na ulicę leć wszedł, chodź tutaj. A właśnie czuję, że mi coś tu przejechało. No, no chodź tutaj. Dobra, uwaga, jest poniedziałek. Uwaga, uczymy się, jest poniedziałek, godzina 10:00, wchodzisz. Ty, klient. Stanął koło kina i stoi, prawda? Wchodzisz. Ja mam czas, w poniedziałek o 12:00 dopiero otwierasz. Patrz, jak ja mam luz. Od środy tu stoję. Słuchaj, nie denerwuj mnie, bo jak wywieszę karteczkę, jestem w terenie, to mnie nie znajdziesz, no. Wchodzisz. Zaraz, tylko korzenie sobie powyrywam. Uważaj, bo zakwitniesz. Wchodzisz. Ludzie! Odklugu, nie ma pan na jura, ma pan na jura, co się stało? Zabezpieczenie puściło, chodź. Tamy łańcuchy sztaby puściły, wchodzisz, otwarte masz. Co to, kanarka sobie kupiłeś? Kamery telewizyjne włączyłem. Żeby podpatrywały takich, co chcą wyjść z ogórkiem i nie płacić. Dawaj, chodź. Rozumiem. Klient bogatszy zajechał maluchem, tak? To drzwi ci skrzypią. Bo nie naoliwione. Chodzisz. Dzień dobry. Co ty jeszcze raz? No ludzie. No gdzie? Ty słyszałeś, żeby ktoś wchodząc do sklepu dzień dobry mówi? Kulturę zmieniasz, obyczaje wprowadzasz nowe. Gramy pod hasłem prawda czasu, prawda ekranu. Jeszcze raz, dawaj. Jak do samu wchodzisz, to dzień dobry mówisz?
Za koszyk i w regały lecisz, nie? Będzie się kłaniał, żeby ktoś mu koszyk zabrał. Jeszcze raz. Wszyscy... To ja mam z koszykiem po jedną suszoną śliwkę iść? Dla przykładu mówię ci, że tu jest sam. Tu też jest sam, a tu jestem sam. Niczego nie ma, sam jestem. No i... To ja też wziąłem do pozycji. Nie, to koniec. Wchodzisz. Uważaj, wchodzę. No nie rób tak, bo się nauczą, będą tak robić jutro. Uwaga, wchodzę. Co to kogo obchodzi? Ty masz wejść, być. I rozglądać się, i podziwiać. Nie bój się, ja cię sam zauważę. Wchodzisz. Już cię zauważyłem. Ja ciebie też. Już cię zauważyłem. Ja ciebie też. Czego? Proszę? Pytam się grzecznie, czego pan sobie życzy? Czy jest... A może... Czy jest coś? To, co pan widzi. No to niewiele, to ja w takim razie idę do drugiego sklepu. Do widzenia, panie kierowniczku. Tak. Gdzie akcja się toczy? Na wsi, jeden sklep jest. Tutaj będzie drugi. Chodził, prawda? No. Jest agrest? Nie ma. A może są... Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale to jest fucha, ludzie! 8 godzin, nie ma. A 3200 jest na koniec. No to ja nie wiem, co robić, no. Dzieci lubią, jak nie wiem, co robię. Idź, idź. Próbuj. Ege się gedre ciokolo masajot ostoku do kojot odo buroki. Ktoś ty powiedział, że co? No tak gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił. Widzisz te góry? Widzę. To Karpaty. Wracaj do kraju, piorunem. Do kraju! Gdzie przez Himalaje? Gdzie? Najkrótszą drogą! Jak ci się poślaja po obcych landach, zobaczysz. Bracie, tutaj proszę. O, pole, bracie, do popisu. Próbuj. Panie kierowniku? Co jest? Ja mam taki mały interes. To nie moja wina, nie? Jasiu, no gdzie tam się... Przepraszam pana, to na znajomy, bardzo pana przepraszam. Jasiu, na prawo, pierwsze na prawo drzwi, na prawo. Chodź, śmiało, śmiało. Przepraszam państwa, za chwilę wracam, przepraszam. Tak, akt. Tylko dla artystów dajemy, nie? A kto to jest? Kto? No. To jest Wielka Cygańska Orkiestra Symfoniczna po powrocie z turnieju. Romans będzie teraz. Na Wodeckiego skrzypcach i na dwóch cyganach tutaj. Idę po towar. Thank you.
zimowej szacie kurort nurza się bogaty. Na szyby kwiaty rzucił pan scenograf mróz. Trzaskają baty i parskają w strebach maty. I stary cygan koncert już rozpoczął swój. Panicz bogaty, co ma w kluczu trzy powiaty, dumny, rozparty, miotający z oczu skry. I kwiaciareczka, co dla nędznej chce zapłaty, sprzedać te swoje śnieżno-białe, wonne bzy. Ej, dziś nie przejdzie taki romans, taki kulik. Po pierwsze panicz, zaraz mandat, że ho, ho! Za zakłócenie ciszy nocnej wnet zabój funkcjonariuszom służby drogowej MO. Po drugie dziewczę zastukane, zapłakane, raczej nie będzie kupczyć na sądwie ciemnym. Jej kios zamknięty od 20 zgodnie z planem, a ona sobie na utargu smaczki śpi. Przegrywka. Czas zmienił rolę i rachunki krzywko spłacał. Dziś za kwiatami też w kolejce trzeba stać. A kwiaciareczce się po prostu nie opłaca, że brać ósamek, by ją zechciał panicz brać. Nie czas na litość i na inne tanie gesty. Dziś kwiaciareczka właścicielka kosza bzu. Już paniczowi nie oddaje się bez reszty, lecz raczej reszty nie wypłaca dzisiaj mu. Ej, gdzie te sanie, te bachmaty, strojne szaty? Gdzie jest ten cygan, gdzie ten cygan dzisiaj gra? Gdzie jest ten panicz obrzydliwie wręcz bogaty? Gdzie się podziała menażeria cała ta? Cygan pod folią ma gerbery i sałatę. Panicz rozwozi, co urośnie żukiem w mig. A kwiaciareczka nad tym wszystkim trzymał łapę. Tylko z romansem to wspólnego nie ma nic. Słucham pana. Co się pan rozgląda? Słucham pana. Panie, co tu teraz robili warzywne? Ten sklep, co tu był? Tam, gdzie monopolowy. A gdzie jest monopolowy? Tam, gdzie była księgarnia. Panie, a gdzie to była księgarnia? Tam, gdzie meblowy. Cholera, panie. Tam, gdzie dawniej, bo co? Ej, chwała Bogu, pozamieniali to wszystko w siakrę, pogubić nie można. No to do widzenia. Dziadku, a tak witamin nie łaska trochę? A, panie, a ten skwer, co tu rano był, to on jeszcze jest? Jest, bo co? Bo panie, tam przed wojną to tam był sklep kolonialny, nie? I tam stojały beczki, a w nich czarny kawior, czerwony kawior, biały. Cholera, komu to przeszkadzało, panie? Wracając do naszej przysięgi, prawda, teraz pora się nauczyć śpiewać, bo ogólne hasło w tym roku to jest o śpiewaniu amfiteatru. Pierwszą próbkę już macie, teraz będziemy śpiewać, my będziemy teraz uczyć, prawda? Profesor, gdzie on jest? Chodź tutaj.
Profesor Rosiewicz nauczy państwa innej piosenki. My teraz przypomnimy tekst. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi, bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Dobra, proszę państwa, no to co? Co teraz będziemy robić? Chcecie zakrzyknąć, tak? Viva warzywa i owoce! Dobrze słychać, no. Co się stało? Czemu tak mało światła? Fazy nie ma znowu, co jest? No widzicie, ludzie? Oszczędność oszczędnością. Wiecie, jak to było? Dawno, dawno, dawno temu... A to jest bajka? Historia. Słuchajcie, dawno temu, jeszcze przed narodzeniem Mieszka, to byliśmy poganiani. Poganami. Poganami. No i proszę państwa, to wszystko... Mieszko oczywiście był kawalerem, to wiecie, nie? Kawalerem był, takim jurnym, takim przystojnym, takim... Dużo szczawił jadł, nie? Też. Koło Nowej Huty mieszkał. No, gdzieś tam. I Mieszko oczywiście pojechał w pewnym momencie do Czech i on tam spotkał miłość swojego życia, Dąbrówka nie było. To pamiętacie, nie? Córka górnika i kelnerki z baru Skoda. Tak. No, tego nie wiedziałem. Jestem. No, bo to raz piszą, a raz nie. Tak. No i wiadomo, one tam się zakochali, prawda, coś tam, jak to tam jakiś anonim opisuje, to oni tam na spacer poszli, nie, tam na tym spacerze, wiadomo, na potem do lasu skręcili, nie. A ten anonim za nimi. Tak. Trzymaj się faktu, powiedz, no. Będzie ta faza, czy nie? Ciemno jak w starożytnym Egipcie. Czemu starożytny? No bo do dziś dnia się mówi egipskie ciemności. Co ty, Mary, opowiadasz? No bo tak, tam było tak, że tam masy były ciemne, a umysły były jasne. I co z tego? I oni sobie założyli kulturę starożytną. A u nas nową żytnią. I wtedy tam wtedy rządził Ramzes. Tak. I on miał starszego brata. No, nazywał się Kryzys, nie? No. Ten Ramzes umarł. A Kryzys żyje.